3 listopada ubiegłego roku dane mi było odbyć pielgrzymkę, nie boję się tego tak nazwać, do Buzułku i Tockoje, dwóch miejscowości związanych z powstaniem polskich sił zbrojnych na terenie Związku Radzieckiego. Przed wyjazdem przeczytałem książkę Władysława Andersa, twórcy polskiej armii, zatytułowaną Bez ostatniego rozdziału. Chciałem się przygotować. Zarówno lektura, jak też pobyt w tych historycznych miejscach sprawiły, że lepiej, głębiej zrozumiałem pojęcie zdrady, które spotkało tamto pokolenie żołnierzy. Teheran, Jałta, Poczdam to kolejne etapy zdrady polskiej sprawy przez wielkie mocarstwa tamtego czasu. Polsko-sowiecka umowa wojskowa zawarta 14 sierpnia 1941 roku obudziła nadzieję w tysiącach naszych rodaków wwiezionych na Syberię do Kazachstanu czy przymorskiego kraju. Do wskazanych miejsc podążali wyniszczeni przez nadmierną pracę, głód i choroby, mężczyźni, kobiety i dzieci. Wszyscy marzyli o powrocie do wolnej Polski, do swoich domów i swoich zagród. Dotarcie do powstającej armii generała Andersa było jedynym sposobem na ich realizację. Podjęli więc morderczą wędrówkę w stronę ojczystego kraju przez Kazachstan, Iran, Palestynę, Włochy. Walczyli na froncie zachodnim o wolną Polskę, do której jednak nie mogli wrócić po zakończeniu II wojny światowej. Nie mogli też napisać kolejnego rozdziału swojego życia w wolnej Polsce. Zaś ci, którzy podjęli taką próbę, powróciwszy do kraju, spotkali się z represjami, więzieniem, wywózką w głąb sowieckiej Rosji, a nawet zostali pozbawieni życia. To pierwszy epizod na Dalekim Wschodzie. Zaś w okupowanym kraju powstała Armia Krajowa. Wiązano z nią nadzieję na wolność ojczystego domu, w którym Polacy będą gospodarzami. Wybuchło Powstanie Warszawskie. Oczekiwano, że od wschodniej strony Wisły przyjdzie wsparcie i pomoc. Ale i tym razem w tym miejscu przyszła zdrada. Powstanie upadło. Straty w ludności po stronie polskiej były ogromne. Ponad 200 tysięcy poległych i ponad 500 000 wypędzonych. A Warszawa legła w gruzach. Nowa powojenna rzeczywistość nie przyniosła oczekiwanej wolności. Polacy po raz kolejny doświadczyli zdrady. Żołnierze Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, formacji antykomunistycznych, którzy przelewali krew podczas okupacji, znaleźli się na listach wrogów Polski Ludowej. Wielu z nich zostało aresztowanych i osadzonych w najcięższych więzieniach. W Moskwie odbył się proces 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Zwabieni podstępnie zostali zasądzeni na wiele lat więzienia za to, że dla wolności ojczyzny poświęcili wszystko. Generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek, skazany na 10 lat więzienia, został zamordowany na Łubiance w Wigilię 1946 roku. Terror komunistycznej powojennej władzy wspierany przez Moskwę spowodował, że w kraju narastał sprzeciw. Wielu żołnierzy Armii Krajowej powróciło do partyzantki, do lasu, aby nowej władzy stawić opór. Nie zawahali się przelewać krwi za wolną Polskę. Wyrzucano im wtedy, że wojna już dawno się skończyła, a wy ciągle w lesie. Trzeba normalnie żyć, nawoływała ówczesna władza. Dla nich wojna nie zakończyła się jednak w maju 1945 roku. Zmienił się tylko okupant. Zmieniły się metody.
Ojczyzna była wciąż spętana jarzmem niewoli. Nie złożyli więc broni. Nie zgadzali się na żadną formę współpracy z komunistycznym reżimem. To prawdziwi bohaterowie i patrioci. Tworzyli szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych i wielu innych organizacji bojowych. Za taką postawę zostali wyklęci, wyrzuceni na margines, a nawet poza margines społeczeństwa. Komunistyczne władze chciały nawet zabić pamięć o niepokornych obywatelach. O wielkiej armii żołnierzy wyklętych przez wiele lat pamiętały tylko rodziny, które wspominały i opłakiwały zaginięcie, śmierć swoich bliskich, więzienie i związane z tym kłopoty. Pamięć o żołnierzach wyklętych przechowywana była także w katolickich świątyniach. To właśnie w świątyniach rozbrzmiewały modlitwy podobne do tej, którą wypowiedziała biblijna Estera. Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi. Królu Bogów i Władco nad wszystkimi władcami, wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie. Panie, Ty wiesz wszystko. Pamięć o żołnierzach wyklętych i o tamtej historii nosili w sobie ci, którym dane było przeżyć. Reprezentujecie to środowisko, tą wielką rzeszę ludzi skazanych na margines życia społecznego i narodowego. I bardzo wam dziękuję za to, że to pierwsze świętowanie, ten pierwszy dzień żołnierzy wyklętych gromadzi nas tu, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, Matce Kościołów Garnizonowych. Swoją obecnością zawdzięczacie, swoją obecnością dajecie świadectwo tego, jak wiele zawdzięczacie Bogu i Kościołowi w trudnym czasie walki o pełną niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Dziękuję za to, że w ten sposób niejako razem spłacamy dług wdzięczności za przestrzeń wolności, jaką dawał Kościół i za tych niezłomnych, którzy pozostali wierni najwyższym wartościom. Dziękujemy dzisiaj Bogu, tak jak kiedyś Estera, za to, że nie ulegliście pokusie zdrady. Okazujecie dzisiaj wdzięczność Bogu także za to, że po wielu latach można oficjalnie oddać hołd tym, którzy stracili życie i zdrowie w walce o wolną ojczyznę. I jak wspomniałem na wstępie, tyle lat trzeba było czekać, by pamięć o żołnierzach wyklętych została wpisana w kalendarz rocznic, obchodów, ważnych rocznic. Wokół was gromadzą się także ludzie młodzi, którzy są zafascynowani waszą postawą i zdecydowaną walką o godność człowieka i narodu. Budujcie środowisko ludzi podobnych wam, ludzi wiernych wartościom, którzy wyżej stawiają honor niż wygodę. A to jest wielka pokusa wygodnego życia za cenę utraty honoru i godności. Przez wiele lat walka i śmierć bohaterskich Polaków wydawały się daremne. Ale te marzenia o tym, by pamiętać, spełniają się. Dlatego też ta dzisiejsza Ewangelia jakże współbrzmi z tym wydarzeniem. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Nieustępliwość, konsekwencja ostatecznie prowadzą do zwycięstwa.
Dobry Bóg, niech da wieczne życie pomordowanym i zmarłym, żołnierzom wyklętym. Żyjącym niech darzy swoją łaską i darem zdrowia. Prośmy więc także i dla młodych o hart i moc ducha do walki ze słabościami i pokusami, które w każdym miejscu i w każdym czasie mogą zagrozić człowiekowi. I jeszcze raz dziękuję za to, że tu jesteśmy, że wspominamy i modlimy się, że ta podwójna śmierć, którą chciano zadać żołnierzom wyklętym, ostatecznie został pokonany, bo pamiętamy i modlimy się.